Czy są już listy w województwie, w okręgu toruńskim, tutaj kujawsko-pomorskim, czy znane są już osoby z czołowych miejsc listy oraz ewentualnie jacyś kandydaci z Grudziądza, bo w tej chwili właśnie w Grudziądzu rozmawiam. Zawsze są problemy związane z ustalaniem list. Jest bardzo wielu chętnych, to jest naturalne, szczególnie jak partii notowania rosną. Wiele osób zgłosiło się, również zostali zgłoszeni przez struktury powiatowe Prawa i Sprawiedliwości. W Prawie i Sprawiedliwości przyjęto zasadę, którą ja generalnie akceptuję. Posłowie z danego terenu, jeżeli nie zmarnowali tych lat kadencji, są na tyle rozpoznawani, że jeżeli uczciwie pracowali, mogą być wybrani z dowolnego miejsca. Na pierwszych miejscach listy postanowiono umieścić osoby, które byłyby bardzo przydatne dla Prawa i Sprawiedliwości jako przyszli posłowie, bądź są członkami partii koalicyjnych Gowina, Solidarnej Polski, Prawicy Rzeczpospolitej. W naszym okręgu zapadła decyzja, że na pierwszym miejscu będzie jeden z najlepszych polskich dziennikarzy, specjalistów od mediów, Krzysztof Czabański. Człowiek, który ma wielką wiedzę na temat funkcjonowania mediów, również i patologii, jakie w tych mediach są. On będzie otwierał naszą listę. Na drugim miejscu jest przedstawicielka naszego koalicjanta Gowina, Iwona Michałek z Torunia. To było wynegocjowane w Warszawie. No i szanujemy naszego koalicjanta, gdzieś ci ludzie muszą być. W niektórych miejscach Polski koalicjanci mają również jedynki. No i pozostałe miejsca to są trójka posłów z naszego terenu i osoby z następnych miast i powiatów. Również nie chcę dzisiaj zdradzać, bo jeszcze kilka dni jest na doprecyzowanie pewnych szczegółów, w szczególności 15 mają ostateczne decyzje. 15 będzie rejestracja listy, natomiast w ciągu najbliższych kilku dni te listy zostaną ogłoszone. Zawsze są takie trochę przepychanki. Jakiś powiat mówi, ale my jesteśmy ważniejszym powiatem niż powiat sąsiedni, więc nasz kandydat powinien być troszkę wyżej niż kandydat sąsiedniego powiatu. To jest taka trochę egzotyka wyborcza i tu nie należy jakichś tam szczególnych wniosków z tego wyciągać. Natomiast te osoby kluczowe przygotowują się do kampanii. Ja myślę, że jeżeli uczciwie pracowaliśmy, to również i mieszkańcy Grudziądza będą w stanie obiektywnie ocenić również i moje starania o to, by reprezentować nie tylko naród polski in gremio, ale również by reprezentować sprawy Grudziądza, który absolutnie na to zasługuje. Proszę się uzbroić jeszcze o kilka dni cierpliwości. Będą dobrzy, mocni kandydaci również z Grudziądza. Będzie na kogo oddawać głos. Każdy w naszym okręgu, kto będzie chciał sprofilować, będzie szukał określonego profilu kandydata, wieku, płci, terytorialnie, zawodu, znajdzie takiego kandydata, będzie na kogo oddać głos. Pierwszy raz od wielu lat, panie redaktorze, nie ma jakichś szczególnych emocji przy ustalaniu list, nie ma tych palpitacji, tej trzęsiawki, która towarzyszyła tej wzajemnej wojny. Myślę, że to jest również pewien znak dojrzałości Prawa i Sprawiedliwości. To jest partia, która przygotowuje się do objęcia władzy, myśli o tym, jak naprawiać Polskę, w jaki sposób wyeliminować pewne patologie, które przez te lata narosły, a mniej się zajmuje sobą i tymi przepychankami na listach. Tym bardziej, że do sprawowania władzy i na poziomie regionalnym, i na poziomie krajowym trzeba dużo, dużo, dużo więcej osób niż tylko te, które będą kandydowały z list Prawa i Sprawiedliwości, z list Zjednoczonej Prawicy. No tak, Jarosław Gowin właśnie mówił, że aż jest zaskoczony tutaj taką koncyliacyjną postawą Prawa i Sprawiedliwości odnośnie wszelkich ustaleń. Jeszcze tak dopytam odnośnie Senatu, bo to najbardziej chyba ciekawi wszystkich. Czy już wiadomo może, kto w naszym tutaj okręgu grudziąckim, będzie kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości, ewentualnie może kogoś poprzecie? Jest pewien problem z listami do Senatu. Problem, który... Bo rozpatrujemy trzy okręgi razem. Mamy na terenie naszego okręgu posłów... Zgadza się, właśnie. To, może omówmy razem wszystkie trzy. Toruński, tak? Grudziądzki? Mamy trzy okręgi. Włocławski, Toruński i Grudziądzki z sąsiednimi powiatami. Duży problem, mówię to z przykrością, wywołał dotychczasowy poseł Zbigniew Giżyński. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, który wystąpił z PiS-u.
nie kandyduje z list Prawa i Sprawiedliwości i nagle dowiedzieliśmy się, że będzie kandydował do Senatu w Toruniu jako tak zwany kandydat niezależny, czyli wprost mówiąc przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, bo nie ma czegoś takiego jak kandydat niezależny, który nie szkodzi innym. To w okręgach jednomandatowych, a do Senatu w takich wybory się odbywają, no to oddajesz głos na kandydata, więc szkodzisz innym kandydatom. I to jego działanie, podyktowane jakimś przerostem osobowości, wielkim ego, przekonaniem, że jest niezastąpiony w polityce, a przecież, tak jak powiedziałem, jest wiele innych możliwości zrealizowania się w służbie Rzeczpospolitej, to bardzo skomplikowało sytuację. Poseł Giżyński zapowiadał, że definitywnie nie będzie, na wizji przynajmniej mówił to, startował w wybory. Tak, no i nas wszystkich oszukał, bo to zapowiedział, a potem się okazało, że jednak będzie startował, bo ponoć lud go prosi. Ludzie go proszą. No jakiś taki demagogiczny wniosek. Czyli nie będzie poparcia dla tej kandydatury. Wystawicie własnego kandydata. Tak, no nie tylko, że nie będzie poparcia, ale oczywiście wystawimy jako partia własnego kandydata. Martwię się, ponieważ głosy prawicy w Toruniu i w powiecie toruńskim i chełmińskim, które wchodzą w okręg senacki, mogą się rozbić. Część ludzi jest dezorientowana zachowaniem Giżyńskiego. Pewnie Platforma zaciera ręce. W tej chwili obojętnie kogo Platforma wystawi, to ten kandydat ma szansę przy rozejściu się głosów prawicy, przy osłabieniu kandydata Prawa i Sprawiedliwości przez Giżyńskiego. Były przygotowane konkretne nazwiska. Ja nie chcę dzisiaj mówić, jeszcze kilka dni minie i poznamy również nazwiska. Okręg toruński, włocławski, grudziądz. Więc musimy dokonać pewnych przesunięć. Osoby, które były planowane w tamtych okręgach, może będą musiały również przejść do Torunia i podjąć rywalizację w Toruniu. Na pewno w każdym z tych okręgów będziemy mieli kandydata do Senatu. Wszystko na to wskazuje. Byłoby dziwne, gdyby duża partia, która idzie do przejęcia władzy w Polsce, która chce ponieść odpowiedzialność, nie wystawiła kandydata. No, nikt by... Właśnie okręg grudziądzki niestety niespecjalnie miał szczęście do tej pory, jeżeli chodzi o Senat. Tutaj no, troszeczkę trudno było się przebić. Platforma bardzo silną pozycję, przynajmniej w ostatnich wyborach i przedostatnich też zresztą, tutaj miała. Może w końcu czas na kandydata z Grudziądza. Dobrze by było. Ja nie wiem, czy środowisko grudziądzkie jest w stanie taką osobę wygenerować. Ja zresztą chcę przestrzec przed takim też myśleniem, bo jak jeżdżę po naszym okręgu, to każdy powiat mówi, ale nam się należy. No, żyjemy jednak w kraju nie powiatowym, nie poszczególnych miast, tylko żyjemy w kraju unitarnym, gdzie trzeba ponosić... Będzie to taktyka, po prostu wyborcza. Tak, to również trzeba przeanalizować, kto ma siły, kto dysponuje rozpoznawalnością, kto jest w stanie skutecznie zawalczyć z Platformą, ponieważ tak jak pan powiedział, sytuacja, w której od wielu lat Platforma w sposób bezdyskusyjny, wykorzystując poniekąd słabość prawicy w Grudziądzu i okolicach, rządzi, jest niemożliwa do utrzymania. W części rządzi Platforma, w niektórych powiatach, takich jak Brodnica, powstał jakiś, nie bardzo wiadomo z czego, bastion PSL-u, który też niszczy, tłamsi lokalną demokrację, powoduje, że ludzie boją się manifestować swoje poglądy prawicowe związane z Prawem i Sprawiedliwością, ale czas... nadchodzi. Czas również na zmiany. Czas na zmiany i Prawo i Sprawiedliwość na pewno da radę. Damy radę.